rzeźbę, która jest fontanną. Fontanną, co być może nie od razu rzuca się Państwu w oczy, ale jak sobie opatrzymy, to tutaj w środku mamy dziurę. Dziurę, w której kiedyś znajdowała się dysza prowadząca wodę w górę. Dlaczego nie jest to fontanna, jest rzeźba? Fontanna jest droga w utrzymaniu. Stąd kilka łódzkich rzeźb pomyślanych jako fontanny skończyły jako rzeźby, ponieważ no, nie chcemy sobie dostarczać niepotrzebnie pracy. Artyści opowiadali mi, że mieli zresztą problem z wykonaniem tej rzeźby właśnie jako fontanny, dlatego że cały czas strumień wody idący przez kamień jakoś niedobrze się odbijał, tak jak robił się niesterowne pióropusz wody. Rzecz rozwiązała moneta wciśnięta w dyszę, dzięki której ta woda zaczęła płynąć w większym porządku. Po pierwsze, to jest pierwszy obiekt na naszej wycieczce, który przypomina plenerową galerię rzeźby. Czyli pierwszą w tej skali, jedną zresztą z największych w historii Łodzi, ekspozycji rzeźb plenerowych, która powstała w Alei ZNP w latach 70. XX wieku. Aleja ZNP, czyli pasaż Rubinsteina, to w ogóle bardzo ciekawa przestrzeń, ponieważ ona została wytyczona pod wystawę, pod rzeźbę upamiętniającą plan sześcioletni. I pomysł był taki, że po prostu zauważono, że jest pasaż łączący Aleję Kościuszki z Piotrkowską. On się uwidocznił po tym, jak wyburzono frontowy budynek od strony Piotrkowskiej. No i stwierdzono, że jak już mamy taką przestrzeń, położoną zresztą bardzo korzystnie, to należy jakoś ją zagospodarować. I cały pasaż Rubinsteina ukształtowany był w ten sposób, że po bokach móc postawić witryny, a w środku pomiędzy kolejnymi biegami schodów tam stanęła rzeźba robotnika i chłopki. I to rozpoczęło rzeźbiarski epizod w tej przestrzeni. Potem w 1963 dołączyła syrenka Edwarda Nowickiego, którą możemy oglądać do dzisiaj. A następnie w 10 lat później z inicjatywy Michała Gałkiewicza zawiązała się Łódzka Galeria Rzeźb. I tutaj mamy kilka rzeczy, które splatają się w tę historię. Po pierwsze, primo, lata 70. to ten okres gierkowskiej prosperity. W Łodzi w 71. roku miał miejsce strajk włókniarek łódzkich, który mocno przestraszył decydentów na tym szczeblu centralnym, ponieważ był to pierwszy strajk w historii Polski, tej socjalistycznej, kiedy demonstranci osiągnęli swoje postulaty. I stwierdzono, że te protesty były tak żywiołowe ze względu na bardzo niską jakość życia w Łodzi. Pracowano na przestarzałych maszynach, miasto było dosyć zaniedbane, szare. Generalnie nie miało zbyt wielu elementów sztuki w przestrzeni publicznej, więc odblokowano bardzo duże środki po to, żeby Łódź estetyzować. W 72, niektórzy uważają, że było to pierwsze takie stanowisko w Polsce, powołano Zbigniewa Michała Władykę na stanowisko plastyka miasta i między innymi to właśnie do tego miejsca trafili solscy zaraz po przyjeździe z Krakowa. Miejsce zadanie raz, że wprowadzać elementy sztuki w przestrzeń miejską, ale też dbać o estetykę witryn, o stworzenie identyfikacji wizualnej ulic, o dobór estetycznego liternictwa, o to wszystko, co składa się na przyjemny odbiór otoczenia. I kolejnym gdyby ogniwem w tej historii była też w tym 72 roku duża wystawa plastyka towarzysząca architekturze. Miała się ona odbywać co 3 lata i pokazywać najciekawsze trendy łączenia właśnie współczesnej architektury z różnymi interwencjami artystycznymi. I na tej fali w 73 po raz pierwszy odbyła się właśnie plenerowa ekspozycja w pasażu Rubinsteina, a sama ta forma stworzona przez Solskich powstała w 75 roku. I brakuje nam do tego jeszcze jednego, ale bardzo ważnego wątku, czyli Orońska. O Orońsku dobrze jest mówić w tym miejscu, no bo sama ta forma fontanny z takim dużym O się kojarzy. Zrobienie takiej rzeźby wymaga dużego wysiłku. Przede wszystkim trzeba sprowadzić kamień,
On jest ciężki, trzeba go więc jakoś obrobić i dotransportować rzeźbę na miejsce. W latach 60. przez Polskę przetoczyła się pleneromania. Stwierdzono, że robienie sztuki właśnie w plenerze, w takiej formule plenerowej, że to jest optymalna forma działania. Po pierwsze, działamy w terenie, więc nieważne, czy nam się coś tam ukryszy, zniszczy, nie ma też takiego miejskiego życia wokoło. Sponsorem zwykle były duże zakłady produkcyjne, które często użyczały też swojego parku maszynowego i w ten sposób kilkaset prac rocznie było w całej Polsce właśnie w takiej formule plenerowej tworzone. Więc mamy nagromadzone rzeźby, mamy wyszkolonych artystów i mamy miasta, które trzeba estetyzować. I tutaj rodzi się Orońsko, które początkowo funkcjonowało jako po prostu przestrzeń, gdzie można było tworzyć rzeźby. Początkowo ceramiczne i w początku lat 70. przekształcono je w takie miejsce, gdzie rzeźbiarze mogli przyjeżdżać do już zorganizowanych pracowni i przez kilka tygodni albo przez kilka miesięcy pracować nad jedną formą. Była to dla wielu rzeźbiarzy w ogóle kuźnia umiejętności, dlatego że nie wszędzie uczono pracy w kamieniu. I podczas jednego z plenerów Gałkiewicz poznał Solskich i zaproponował im, żeby przyjechali do Łodzi. I tak para osiadła, zaczęła pracować w tym biurze plastyka miejskiego w Łodygi, a później zajęła się na pełen etat tworzeniem różnego typu rzeźb. I to jest jedna z pierwszych. I to jest pierwszy powód, dla którego ona jest dla mnie istotna. Druga sprawa jest taka, że w tym wypadku mamy zachowane zdjęcia modelu, zdjęcia z wykonywania tej pracy w Orońsku i zdjęcia już z samej plenerowej galerii i z montażu rzeźby tutaj. Bardzo rzadko mamy tak szeroką dokumentację dla jednej pracy, więc tym fajniej, że ona się tutaj uchowała.